Hello there. Hello there. Tutaj Lego Hero Polska i przyszła do mnie dzisiaj pewna paczka. Na pewno domyślacie się, co się w niej znajduje, a jeśli nie, to za chwilę się przekonacie. Zapraszam Was do oglądania. Otwieramy naszą paczkę. I oczywiście jest to LEGO Star Wars The Skywalker Saga edycja deluxe. The Force is strong in my family. Tak się prezentuje okładka od przodu. Mamy tu Lorda Vadera, bo jest on na opakowaniu właśnie edycji deluxe. Tutaj logo oczywiście LEGO Star Wars The Skywalker Saga oraz naklejka, która była w sumie na folię naklejona, że w edycji deluxe dostaniemy minifigurkę Luke'a Skywalkera. Z drugiej strony pudełka mamy jeszcze raz informację o tym, że dostaniemy tu ekskluzywną figurkę Luke'a Skywalkera oraz 7 pakietów DLC z postaciami, dodatkowo tutaj kilka scenek z samej gry i informacje, że będziemy mogli zagrać we wszystkie 9 filmów. Gra jest od 7 lat. Tutaj są oczywiście wszystkie loga wszystkich firm, które się tym zajmowały, i też naklejka z folii. Jeśli ktoś na przykład kupił tą grę na PS4, tak jak ja, ale powiedzmy, że zmieni sobie konsolę, to ta gra też będzie działała na PS5. Z tego, co się nie mylę, pudełko od tej gry jest to w sumie takie same pudełko jak od zwykłej gry, nie edycji deluxe, gdybyśmy poszli i kupili. Tutaj mamy oczywiście logo LEGO Star Wars Skywalker Saga, wszystkich głównych bohaterów, nie mogło zabraknąć Fina oraz Rey. A gdzie jest Rose? Teraz pytanie. Informacja, że gra jest na PS4 oraz wiadomo, gra jest od 7 lat. Tell me, who shot first? Greedo! Oto jeszcze zawartość dodatkowa do edycji deluxe. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, tą ekskluzywną minifigurkę Luke'a Skywalkera z niebieskim mlekiem z Banty. Jest on, tak jak powiedziałem, ekskluzywny dla tej gry. Ma on specjalną nadrukowaną twarz oraz specjalny element mleka. Dodatkowo mamy jeszcze taką ulotkę z zestawami. Co ciekawe, zestawy są to z 2020 i 2019. Ponieważ gra, jak wiecie, miała się pojawić w roku 2020, potem 2021 i była tak w kółko przesuwana. Jest to, tak jak wspomniałem, edycja deluxe, więc w środku dostajemy jeszcze kody, dzięki którym możemy odblokować wszystkie dostępne pakiety z DLC. Oczywiście po drugiej stronie naszej ulotki jest kto? Nasz ulubieniec robot, tylko w wersji czarno-białej, i mówi, że chce oszukiwać za pomocą kodów, ale jak to? A dlaczego nie mówi Win? Oraz jeszcze mamy tutaj taką książeczkę, w której mamy kody. Oczywiście ja z wiadomych przyczyn Wam ich nie pokażę, ale mamy tutaj pokazane mniej więcej, jakie będziemy mieli DLC. Są to Mandalorian sezon pierwszy, Mandalorian sezon drugi, Parszywa Zgraja, Łotr 1, postacie klasyczne, czyli wzorowane na tych z The Complete Saga, Solo, A Star Wars Story oraz pakiet Stormtrooperów. Co ciekawe, jeśli kupowaliśmy grę na oficjalnej stronie PlayStation, do tego Classic Character Packu dostawaliśmy jeszcze Obi-Wana w wersji klasycznej. Niestety, jeśli kupujemy u pośredników, albo w jakimś sklepie, albo na Allegro, tej figurki do zagrania nie dostajemy. Oto minifigurka Luke'a Skywalkera z niebieskim mlekiem, czyli coś, dlaczego każdy kupuje edycję deluxe. Minifigurka jest unikatowa, ekskluzywna dla tej gry, dla właśnie tej edycji. Będąc szczerym, kiedy zamawiałem edycję deluxe, chciałem po prostu sobie figurkę otworzyć, postawić na płytce albo nawet w gablotce, ale kiedy zobaczyłem ceny na OLX-ie i na Allegro, postanowiłem, że jednak dołożę ją do mojej skromnej kolekcji polybagów. No ale trochę kusi mnie otworzenie tej minifigurki. W
więc musicie mnie do tego odpowiednio zmotywować. Zostawcie pod tym materiałem łapkę w górę i jeśli dobijemy do końca miesiąca, powiedzmy tak 500 łapek, to robię specjal i ją oczywiście otwieram i recenzuję. Tak jak powiedziałem, minifigurka pójdzie do mojej kolekcji polibagów, więc włożyłem ją w jeszcze jedną folię. Minifigurka z dwoma foliami. A oto pudełko z moją skromną kolekcją polibagów. I oczywiście Luke wędruje na samą górę i będzie tutaj sobie spoczywał, chyba że wbijecie te 500 łapek. Podsumowując, naprawdę na grę czekaliśmy bardzo długo, była ona, jak wiecie, często przesuwana, ale w końcu 5 kwietnia 2022 roku dostaliśmy ją, możemy sobie w nią zagrać. Ja naprawdę nie mogę się doczekać, aż to zrobię. Oczywiście będą pojawiać się jakieś live'y z gameplayów, więc wiadomo, subskrybujcie z dzwoneczkiem, jeśli nie chcecie ich przegapić. Jeśli filmik wam się spodobał i jeśli czekaliście na grę, zostawcie koniecznie łapkę w górę. I ja się już z wami żegnam i na razie. Remember, the Force will be with you always.